dosłownie kilka minut po oddaniu do użytku kolejnych luksusowych obiektów PSM Renawa, Jerzy Śnieg, prezes tej spółdzielni, co tu dużo mówić, budowniczy tego luksusowego osiedla. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, ja może bym zmienił trochę nie luksusowy, tylko ładne. Ładne, bo luksusowe. Podczas otwarcia padły takie słowa, panie prezesie, że mniej więcej co pół roku oddajemy do użytku jakieś budynki wbudowane przez pańską spółdzielnię w Kwidzynie, a pan co pół roku mniej więcej mówi, że będą one wizytówką możliwości budowlanych zarządzanej przez pana firmy. No w tym wypadku chyba dyskutować na ten temat w ogóle nie ma sensu. Myślę, bo to, co powiedziałem, że będą coraz ładniejsze i takie są. Powiedziałem, że na tym terenie wybudujemy najładniejsze osiedle i myślę, tak jak to dzisiaj koledzy, koleżanki mówili, jest to bardzo ładne mieszkanie, przystępne na wszystkich mieszkańców też. I ten produkt, który jest, to jest dla mieszkańców, bo jeżeli spółdzielnia nasza Renawa buduje, to 30% wpłaty, 70% kredytu. Wszystkich chętnych, którzy chcą, możemy zaspokoić i myślę, że po to jesteśmy i po to robimy to, co tutaj żeśmy robili. Panie prezesie, produkt, o którym pan mówi, 30% wkładu własnego mieszkańca i 70% kredytu gwarantowanego przez spółdzielnię, to jest niewątpliwie unikat na rynku usług budowlanych, deweloperskich w Polsce. No, co nie zmienia faktu, że spółdzielczość mieszkaniowa kojarzy się z budownictwem egalitarnym, czyli przeznaczonym dla mas. A tymczasem osiedle Kopernika, przez was roboczo znane, no wystarczy się rozejrzeć, no naprawdę wieje tu luksusem. Ja myślę, że nie, tak spokojniej, panie redaktorze, może. Najważniejsze jest tak, chętnych na mieszkanie jest bardzo dużo. To, co powiedziałem, żeby się nie powtarzać, ale nie wszyscy mają zdolności kredytowe. Wobec tego spółdzielnia wyszła naprzeciw, że to, co stworzyliśmy z bankiem spółdzielczym, jak żeśmy się dogadali, myślę obopólnie i dla banku, i dla spółdzielni, i dla mieszkańców, jest to naprawdę strawne, przyzwoite i przystępne. No strawny chyba jest, bo jak pan powiedział, podczas otwarcia nie ma tu ani jednego już wolnego mieszkania. To ile kosztuje metr kwadratowy tego luksusu? To różnie można być. No, mieszkańcy wpłacili 70 i 30%. No troszeczkę było dopłat, bo troszeczkę mieliśmy perturbacji i z gazem, i przeróbkami niektórych słupów elektrycznych. No i żeśmy troszeczkę dofinansowali ten teren zielony. Myślę, że troszeczkę... przy rozliczeniu jest to więcej, ale jest to w tych granicach 30 i 70%. I mniej więcej 3600 zł za metr kwadratowy luksusu w samym centrum Kwidzyna. Ja niezłośliwie mówię luksusu, bo to są kolejne bloki wykończone w nieprawdopodobnym standardzie. Marmury na schodach, klatek schodowych, windy i podziemne garaże. To standard? Ja myślę, że takie gadżety jak winda to już powinny być, chociaż tutaj nie po... to jest trzypiętrowy budynek. Nie muszą być, ale takie gadżety jak winda musi to być, bo inaczej mieszkańcy nie wezmą tego mieszkania. Ja myślę, że spółdzielnia jest po to, żeby budować dla mieszkańców i nic dodać, nic ująć, bo 100% opłacenia, 100% wykupienia mieszkania nie wszystkich stać, a tutaj może po części nie musi wykazywać zdolności kredytowej u nas spółdzielni. A bo wiadomo, jak to jest z pracą, raz pracuje, za 3 miesiące nie pracuje, wobec tego nas interesuje wpłata 30%, a resztę to, co na książeczce jest wyliczone, co miesiąc wnosić i wpłacać do spółdzielni. Już miałem nadzieję, że resztę zapłaci spółdzielnia. Sam bym się ustawił w kolejce po to mieszkanie, panie prezesie. Na koniec mówi pan, że spółdzielnia jest dla mieszkańców po to, żeby budować dla lokatorów, czyli rozumiem, co zresztą pan zapowiedział podczas otwarcia, plany na następne inwestycje są. No plany na następne po warmińskich zakładach, na toruńskiej chcemy rozpocząć jesienią i później na przyszły rok rozpocząć też budowę po byłej mleczarni na Mickiewicza. Te dwa tereny są. Czyli dwa kolejne place budowy do otwarcia przed spółdzielną. Czy to będą budynki utrzymane w podobnej stylistyce i przede wszystkim standardzie jako osiedle Kopernika? Ja myślę, że razem z projektantem, z architektem, co możliwe, jak się obracamy, po kraju jeździmy, ściągamy, podpatrujemy, robimy zdjęcia, nie tylko z budynkami, ale i zielenią i to przenosimy na nasz teren. Jeszcze dopracowujemy i to mają być coraz ładniejsze i najładniejsze w okolicach nasze budynki spółdzielni mieszkaniowej Renawa.
I tymi słowami wypada nam zakończyć rozmowę z prezesem Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej Renawa, Jerzym Śniegiem, dzisiaj dumnym z powodu otwarcia kolejnych dwóch budynków na osiedlu Kopernika w Kwidzynie. Dziękuję serdecznie i gratuluję tych pięknych apartamentowców. Dziękuję, panie redaktorze. A na otwarciu nowych obiektów PSM Renawa władze miasta między innymi reprezentuje zastępca burmistrza do spraw inwestycyjnych, pan Piotr Halagiera. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie burmistrzu, pan jest słynny ze swojego zacięcia inwestycyjno-budowlanego w mieście i z polemik, które toczy pan na każdej sesji, więc jak najbardziej na miejscu będzie zapytanie pana o estetyczne na początek wrażenie, jakie nowe obiekty Renawy robią na panu. No na pewno odbiegają znacznie od standardów, do jakich się przyzwyczailiśmy. W jakich standardach do tej pory były budowane obiekty tego typu. Ja myślę, że te obiekty w takim standardzie, pan redaktor mówił niedawno, w luksusie zostały wybudowane ze względu na oczekiwania mieszkańców. Są już one całkiem inne niż 10-20 lat temu i myślę, że to osiedle jak gdyby odzwierciedla te oczekiwania i jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o wyposażenie wewnątrz budynków, garaże, windy, rodzaj wykończenia korytarzy. I ja myślę, że właśnie te oczekiwania zmusiły pana prezesa do szukania tego typu rozwiązań i dzięki tym rozwiązaniom, no jak już wiemy, to osiedle praktycznie wszystkie mieszkanie ma zajęte. Panie burmistrzu, z drugiej strony, no z pewnością nie wszyscy mieszkańcy Kwidzyna mają takie preferencje i oczekiwania co do luksusu. Wielu by się zadowoliło jakimkolwiek własnym kątem, a z ust pana prezesa padły tutaj słowa o współpracy i wzajemnym uzupełnianiu się poniekąd samorządu i budownictwa spółdzielczego w zakresie mieszkań komunalnych. To znaczy, ja myślę tak, że tego typu budownictwo powoduje, że częściowo zwalniane jest budownictwo komunalne. Pojawiają się mieszkania starsze, w starszych budynkach na rynku wtórnym. Część też ludzi, którzy zdaje na mieszkania i po prostu dzięki temu powstaje rynek mieszkań komunalnych, których możemy zainteresowanych tym akurat standardem mieszkań zadowolić. No i na koniec prezes podkreślał wielokrotnie, że uzyskanie takich efektów w tym miejscu Kwidzyna nie byłoby możliwe bez współpracy z samorządem. Na pewno współpracujemy z sobą już bardzo długo. Pan prezes by mógł mi podszepnąć ile lat, ale wydaje mi się, że ponad 20 i miasto jest zainteresowane taką współpracą, bo to jest jedyna spółdzielnia mieszkaniowa, która buduje w tej chwili tego typu obiekty, poza TBS-em, które w tej chwili poszło w inny kierunek budownictwa. I to nie tylko w naszym mieście, ja mówię, jest tego typu spółdzielnia, ale taki ewenement, bo wiemy dobrze, że w tej chwili budownictwa spółdzielczego w takim rozdziale kredytu 30/70 praktycznie nie ma nigdzie. Budują deweloperzy, gdzie kupuje się mieszkanie na własność, gdzie trzeba się wykazać niesamowitą zdolnością kredytową. Natomiast tutaj ten rodzaj finansowania, ścieżki finansowej, jaką zastosowała spółdzielnia, umożliwia korzystanie większej rzeszy mieszkańców. A zatem nowe bloki Renawy, nie tylko nowa jakość, jak powiedział burmistrz Piotr Halagiera w budownictwie Kwidzyna, ale również unikatowy produkt finansowy. Dziękuję serdecznie. I co, chyba przyłączy się pan do gratulacji przy otwarciu tak znamienitego obiektu dla prezesa Śniega oczywiście. Gratulowałem już wcześniej, gratuluję obecnie i myślę, że będę mógł gratulować jeszcze wiele, wiele razy.